Sapkowice szczególne miasto. Jesteśmy tutaj dlatego, żeby powiedzieć, że to jest ważne miasto w tej trasie i w tych wyborach, w tej kampanii wyborczej. Jesteśmy też tutaj, bo Ząbkowice Śląskie są takim symbolem sukcesu. Symbolem dobrego samorządu, dobrego gospodarowania, dobrej współpracy z administracją rządową. Burmistrz Marcin Orzeszek, starostwo powiatowe, urząd miasta to jest zawsze dobry partner dla każdej władzy. Mówię to z własnego doświadczenia. Jako minister spraw wewnętrznych i administracji robiliśmy tu wiele projektów tak zwanych schetynówek, dróg lokalnych w powiecie i w mieście. Robiliśmy to razem z przewodniczącym Tomaszem Siemoniakiem, wtedy wówczas wiceministrem, a dzisiaj liderem listy wałbrzyskiej Koalicji Obywatelskiej, listy numer 5. I wiem, że dobrzy partnerzy na poziomie samorządu to skarb. Bo wtedy można im pomagać, można inwestować, to kwestie środków tych z projektów, z wielkich projektów rządowych, ale też środków europejskich. Jest mało takich miejsc, gdzie właśnie w takiej otwartości i dobrej synergii te sprawy są rozstrzygane, pieniądze dobrze inwestowane, tworzone nowe miejsca pracy, inwestycje w infrastrukturę. O tym wszystkim pewnie będą mówić, pewnie powie też parę słów burmistrz Orzeszek. Ale chcę powiedzieć, że zawsze ważne jest, żeby w parlamencie, w Sejmie i w Senacie byli ludzie, którzy dobrze reprezentują swoich wyborców, ale też te lokalne społeczności. I taką osobą jest Paweł Nyszków, który jest wskazany i wspierany przez burmistrza Orzeszka. Wierzę, że będzie w dobry sposób reprezentował wyborców Ząbkowice Śląskie, powiat ząbkowicki w Sejmie. Jest także z nami Stanisław Jurcewicz, który jest kandydatem do Senatu, ma ogromne doświadczenie i samorządowe, i senatorskie. Bardzo nam zależy na tych wyborach, na mobilizacji, na tym, żebyście Państwo wszyscy nie zawiedli 13 października, bo to będą bardzo ważne wybory. One będą decydować o tym, co dalej, nie tylko co w przyszłym roku i w tej najbliższej kadencji, ale to będzie decyzja, w którą stronę idziemy. Czy właśnie budujemy Polskę współpracy, Polskę wzajemnego wsparcia, rozwoju, taką, która pokazuje, że tylko przy dobrych relacjach między samorządem, rządem, Polkami, Polakami, razem możemy zmieniać nasz samorząd, nasze najbliższe sąsiedztwo, nas samych. I cieszę się, że Ząbkowice zawsze dają dobry przykład i to zawsze jest, zawsze każde wybory kończą się tutaj sukcesem i wierzę, że tak będzie także 13 października. Brawo! Dla każdego samorządowca jest bardzo ważne, aby jego miasto, jego gmina, jego wsie rozwijały się. Nie może być państwa Warszawy bez samorządów. Samorząd jest podstawową jednostką, gdzie wszyscy mieszkańcy mają swoje potrzeby. To tutaj zaczyna się to wszystko, co jest najważniejsze. To my tutaj na dole wiemy, jak ważny jest chodnik, jak ważna jest ulica, jak ważna jest rewitalizacja każdej kamienicy. Taka funkcja. To wszystko jest bardzo ważne, bo to się zaczyna tutaj na dole. To my codziennie rozmawiamy z mieszkańcami. I każdy samorząd musi mieć bardzo dobrą współpracę ze stroną rządową. Dlatego bardzo serdecznie rekomenduję w tych wyborach 13 października Pawła Onyśkowa na kandydata do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i pana Stanisława Jurcewicza, senatora Rzeczypospolitej Polskiej przez 2 kadencje i wieloletniego samorządowca. Cieszę się, że możemy się w ten piękny, słoneczny dzień spotkać w Ząbkowicach Śląskich pod Krzywą Wieżą, jedyną w Polsce, drugą w Europie, pięknie przekrzywioną i pięknie odrestaurowaną. Szanowni Państwo, w imieniu całej 16 kandydatów Koalicji Obywatelskiej apelujemy o to, żeby głosować na Stanisława Jurcewicza, naszego kandydata do Senatu w tym okręgu. Bardzo proszę, Staszu. Drodzy mieszkańcy,
Dzisiaj czuję się tu bardzo dobrze z dwóch powodów. Po pierwsze, wiele lat życia zawodowego spędziłem na ziemi ząbkowickiej, w gminach Złotystok, Bardo, Kamieniec Ząbkowicki, Stoszowice. To są piękne obszary. To jest obszar, w którym trzeba dalej pomagać, dobrze się rozwija. Też obszar, w którym jest rolnictwo, które także powinniśmy wspierać. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję panu burmistrzowi Orzeszkowi za wsparcie. Masz wiele lat dla mieszkańców współpracowaliśmy, panu staroście, Radzie Powiatu i Radom Gmin z tego terenu. Proszę Państwa, jesteśmy zdeterminowani, bo rozumiemy mieszkańców, rozumiemy samorząd i ta koalicja, która ma w programie jednak więcej kompetencji dla samorządu, a to znaczy więcej pieniędzy, jeśli chodzi o samorząd. Będziemy to realizować tak jak do tej pory w wielu zadaniach. No jeszcze panie burmistrzu, chcę panu powiedzieć, że związany jestem rodzinnie, w pana gminie brałem ślub. Wszystkiego dobrego mieszkańcom. Wiecie, Sejm tej kadencji był bardziej zamknięty niż otwarty i przestał być miejscem sporu, debaty, a to właśnie miejsce powinno do tego służyć. Więc za namową przewodniczącego Grzegorza Schetyny 4 lata temu wyruszyliśmy w Polskę, odwiedziliśmy wszystkie regiony Polski i przeprowadziliśmy setki spotkań otwartych, bez barierek, bez kordonów policji, bez specjalnych przepustek i niebieskich podestów, na których rozmawialiśmy z Polkami i Polakami, jakiej Polski chcą. W różnych kwestiach zbudowaliśmy program Polska Seniora. Przygotowaliśmy deklarację styczniową, która mówi o świadomości, o równości, o zdrowiu Polek. Przecież one są bardzo ważne. Jest nas, drogie panie, milion więcej. Jesteśmy zdeterminowane do działania. Jest nas w polityce coraz więcej. Więc no na końcu powiem, że oddajcie głos na kobiety. Tego miasta. No. Idę do polityki, a chcę, żeby była ona bardziej uśmiechnięta i bardziej samorządowa. 13 października zadecydujemy, jak będzie wyglądać nasz kraj, nasz region i nasze miasto. Zachęcam do głosowania i oddania na naszą drużynę. Razem jesteśmy silni.